Sytuacja całkiem się zmieniła, gdy założono getto w Pruszkowie. Zamieszkaliśmy przy ulicy Zakątnej w domu należącym do piekarza o nazwisku Pietruszka. Jak się niebawem miało okazać, dane mu było szybko do niego wrócić, bo getto pruszkowskie istniało nader krótko. Były to przenosiny ze Żbikowa, a więc najstarszej części naszego miasteczka, która w dawnych czasach istniała samoistnie. W okolice bliższe centrum, ale wprost wyjątkowo zaniedbane i nędzarskie. Pamiętam z ulicy Zakątnej mało. To przede wszystkim, że w mieszkaniu składającym się z dwóch niewielkich izb, a takie nam przydzielono, był ogromny ścisk. I to, że nie było z nami ojca. Wzięto go, tak jak Erasma i wielu młodych Żydów, do obozu pracy na terenie warsztatów kolejowych. Tych samych, które bolesną sławę zdobyły w czasie powstania warszawskiego i przeszły do historii Polski. Po jakimś czasie w obozie tym po wyeksploatowaniu zmieniono ekipę niewolników. Ojciec wrócił do nas po kilku miesiącach, gdy byliśmy już w getcie warszawskim. Do tej pory okupacja nie spowodowała jeszcze u mnie przeżyć traumatycznych. Choć orientowałem się, że jest źle, inaczej niż było dawniej, przed wojną. Już w okresie początkowym zaczął się kształtować lęk, bo nie mogła nie docierać do świadomości dziecka groza tego, co się wokół dzieje. Nie mogło nie dochodzić do jego uszu to, co mówili dorośli. Nawet jeśli dbali, a tak się właśnie działo w moim przypadku, by je chronić przed stresem i w ogóle okropnościami otaczającego świata. Jak już wspomniałem, pierwszym moim zetknięciem z bezpośrednim terrorem była rekwizycja mebli w domu dziadka, dokonana pod wodzą wrzeszczącego żandarma. Następnym nie tyle sama likwidacja getta w Pruszkowie, bo wtedy jeszcze nie wywożono do komór gazowych, ile przewóz do getta warszawskiego. Słowo transport ma w okupacyjnej polszczyźnie znaczenie specyficzne. Dawniej, w czasach normalnych, odnosiło się ono do przewozu przedmiotów, przede wszystkim towarów. W latach terroru zaś do przerzucania ludzi z miejsca na miejsce, często do kaźni ostatecznej. No bo to przecież z Uszrak Placu odchodziły pociągi do Treblinki. Włożono nas do Warszawy, a więc gdy byliśmy składnikiem czy obiektem transportu, jechaliśmy w nieznane, choć wtedy jeszcze nie dopuszczano myśli, że może to być wyprawa w śmierć. Usiłuję ustalić czas, kiedy załadowano nas do pociągów i jakąś okrężną drogą skierowano do stolicy. Jestem niemal pewien, że działo się to na początku roku 1941, Wielki Mróz. Głównym wspomnieniem z tego przejazdu jest potworne zimno, dojmujące człowieka z wszystkich stron, przenikające tak głęboko, jakby miało zmrozić w nim wszystko. Ujawniło się ono już wtedy, gdy czekaliśmy chyba na jednej z bocznic kolejowych na załadowanie do wagonów. Panowała w nich temperatura, jeśli nie poniżej zera, to jemu bliska. Trząsłem się z zimna, mimo że matka opatulała mnie czym się dało i na wszelkie możliwe sposoby. Sama zresztą ów otaczający ze wszystkich stron mróz źle znosiła. Nie umiem powiedzieć, czy kiedykolwiek wagony te były przeznaczone do przewozu ludzi, a jeśli tak, to niewątpliwie w innych okolicznościach byłyby już dawno posłane na złomowisko. Pamiętam, że siedzieliśmy na długich drewnianych ławach. Ta jazda tak silnie zapisała się w mojej pamięci także ze względu na to, ile czasu trwała. Pruszków dzieli od Warszawy odległość kilkunastu kilometrów. Jej pokonanie pociągiem zabiera zwykle 20 minut, maksimum pół godziny. Tak się działo już w okresie międzywojennym, a zapewne także przed pierwszą wojną. Nasz transport znajdował się w drodze niezmiernie długo. Wydawało mi się, że dwa dni. W rzeczywistości podobno krócej.
Pociąg częściej stał na bocznych torach niż jechał. Nie chodziło oczywiście o to, że nie poruszając się zgodnie z rozkładem nie miał wolnej drogi. Była to szykana, represja, jedna z form zadawania cierpień. Gdyby trwało to krócej, zimno byłoby mniej dokuczliwe. Kiedy wysiedliśmy, pognano nas do hali, która wydawała mi się ogromna i poddano dezynfekcji. Również w tym wypadku chodziło o upokorzenie. Czynność kliniczna była jedynie pretekstem. Jakoby w celu odwrzenia polewano nam głowy jakimś żrącym i cuchnącym płynem o kolorze jasnobrązowym. Kiedy czekaliśmy na naszą kolej, matka wielokrotnie powtarzała, że gdy dojdzie do mnie, mam dokładnie zamknąć oczy, by nic nie dostało się z tego paskudztwa. Nie jestem świadom, czy trwała godzina policyjna, czy też jeszcze jej nie było. Wiem jedno. Znalazłem się w warszawskim getcie. Michał Głowiński przeżył zagładę, został uratowany z warszawskiego getta, ale spośród około ponad 1300 osób, które 30 stycznia 1941 roku zostało wywiezionych z Pruszkowa do Warszawy, przeżyło prawdopodobnie 100 kilkadziesiąt osób. Oni przeżyli, ale społeczność żydowska Pruszkowa już nigdy się nie odrodziła. Nie ma dziś w Pruszkowie ani bożnicy, ani żydowskiej szkoły, ani koła teatralnego, ani mykwy. Po wojnie Pruszkow jako Ruben Postolski w 1946 roku wrócił do Pruszkowa i zajrzał tutaj na plac synagogalny. Wspominał, że panowała tutaj cisza jak na cmentarzu. Nie był w stanie tej ciszy znieść, dlatego wyjechał z Pruszkowa i z Polski. Wyjechał podobnie jak większość tych pruszkowskich Żydów, którzy przeżyli zagładę. Dlatego właśnie to naszym obowiązkiem teraz jest pamiętać o naszych sąsiadach, o pruszkowskich Żydach. Bardzo dziękuję, że są Państwo tutaj z nami. I teraz poprosimy o kilka słów rabina Szudricha. Dobry wieczór. Dziękuję. Na całkowicie osobisty sposób, jak ja czuję, kiedy ja stoję tutaj. Straszny, smutny dzień. 83. rocznicy likwidacji getto w Pruszkowie, ale ja nie jestem sam tutaj. I wy jesteście tutaj co roku. Ja jestem pierwszy raz. Ale jak ja czuję, kiedy ja wiem, czy ja nie jestem sam, czy są inni, którzy chcą pamiętać Żydów z Pruszkowie, to daje mnie wielki nadzieję. Jeśli mogę pomyśleć na moment na te małe dzieci, jak oni czuli 83 lata temu strach, brak pewności, smutno, samotny. I to jest, ja już żyję tutaj w Polsce 30 lat, nawet trochę więcej. Mimo to, że dalej nie mówi doskonale po polsku. Ale i to nie jest moje pierwsze takie uroczystości. Ale po 7 października to już ma inne znaczenie. Moje znak tutaj 116 to jest ile dni porwane są jeszcze w Gazie. 116 dni naprawdę samotny, naprawdę strach. W dzisiejszy czas, po wszystko, nasz obowiązek też jest pamiętać o porwaniu z Izraelu 7 października do Gazy. I tam jesteś od dzień 136 osób. Tam jest teraz
Aleks Dancyk. Aleks Dancyk, który urodził się tutaj, w Warszawie, na Mokotowie, który jest obywatel Izrael i Polski. On też jest tam. To też jest nasz obowiązek. Tak samo to jest pamiętać o strasznej ofiary. Też tak samo nasz wspólny obowiązek pamiętać ofiarę dzisiaj. Teraz Psalm 130 i potem modlitwa dla zmarłych Emanuel Rachamim. Shira Malach Mimakem Kraticha Adonai Adonai Shema Vekoli Tiena Zdech Kashuvot Lekol Tachanunai הם הבנות, תשמעו אדוני מימות, כי אמך סליחה, למען תברי. קיוויתי אדוני, קיוויתה נפשי, ולדברך אכלתי. נפשי לעיניים שומרים לבוקר, שומרים לבוקר, יחל ישראל אדוני. כי אם אני אכנס עם המופדות, הוא יפתה את ישראל מכל עוונותיו. אל מלא רחמים, שוכן במרומים, המצא עם נוח נוכח תחת כרפי השכינה, את קדושים יהודי בראש כיף שחול עולמם, הקידוש השם, תגניתי מנוחתם, בעבור שכולם ומתפלל מזכרות נשמותיהם, לכן אבל הרחמים, יעשו מסדר גרפיו מעולמים, ויצור בזרוע מנשמותם, היו נחלתם, ירוחם ושלום משכבם, ונאמר אמן. Bardzo dziękuję. Dla nas jest to rocznica zagłady getta, w którym 1300 mieszkańców Pruszkowa pochodzenia żydowskiego doznało niewyobrażalnych krzywd i upokorzeń. I ich krzywdy, ich pamięć pamiętamy jako żyjący mieszkańcy tego miasta i tego powiatu. Chciałbym Państwu podziękować za obecność i złożyć takie życzenia, żebyśmy w najbliższym czasie doczekali godnego pamiętnienia tego miejsca i myślę, że to jest wyzwanie dla samorządu najbliższych. Życzę, żebyśmy doczekali takiego właśnie rozwiązania tego miejsca. Dziękuję bardzo. Po prostu Pani Dyrektor, Szanowny Rabinie, drodzy mieszkańcy. Rabin powiedział o tym, że smutny dzień. Smutny dzień był 83 lata temu, natomiast w dniu dzisiejszym serce się raduje to na to, że jesteśmy i pamiętamy. Za to bardzo serdecznie Wam dziękuję, ponieważ nie ma przyszłości bez poszanowania przeszłości. Pruszków pamięta o swoich mieszkańcach, także tych, których już po prostu wśród nas nie ma. I za to Wam bardzo serdecznie dziękuję. Z okazji dzisiejszej rocznicy, 83. rocznicy likwidacji pruszkowskiego getta, we wspomnianej tutaj czytanych wspomnieniach ulicy Zakątnej odsłoniliśmy tablicę, która nie tylko dzisiaj, ale mam taką ogromną nadzieję, że każdego dnia ktoś przechodząc, czytając informacje, że właśnie w tamtym miejscu było getto, przystanie na chwilę i wspomni naszych mieszkańców z tamtych czasów. Ja natomiast mam do Państwa bardzo gorącą prośbę. Po dzisiejszej uroczystości stańcie i przeczytajcie te imiona i nazwiska, które tutaj są, a będzie to najlepsze wspomnienie tych mieszkańców Pruszkowa, których już nie ma. Z całego serca dziękuję.